Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tuż po wizycie w laboratorium diagnostycznym KOBA w Sośnicowicach przyjechaliśmy do miejscowości Wieprz położonej w województwie małopolskim, ale tej bliżej Andrychowa. Gdyż tutaj, co Marcelina powiedziała nam, że jest jeszcze drugi Wieprz w małopolskim, gdzie często się zdarzało, że ktoś jak przyjeżdża, to tak wy tutaj siedzicie na miejscu, nie dzwonią i się szukacie. A to jest ile kilometrów stąd dalej? Z 50? No, no tego typu. Ale to, krótko mówiąc, przyjechaliśmy do firmy, która produkuje karmy, to jest firma pana Bogdana Chmiela, a my ją znamy pod nazwą Gold Wings. Są to te karmy, między innymi, które widzieliśmy na wspólnym gołębniku kolegi Maćka Wudzika, gdzie gołębie sobie doskonale na tych karmach radziły w lotach zimowych. Widzieliśmy je w sklepie u Manfreda Bulli, w sklepie dla hodowców, w sklepie gołębi odrzutowych. No po prostu tutaj bardzo dużo firm korzysta z tych, i hodowców, co się z tym wiąże oczywiście, z tych karm. Dzisiaj tutaj będziemy zapraszać wszystkich na stoisko, które zorganizują tutaj właśnie przedstawiciele firmy Godwings. No, kolegi Bogdana nie będzie, Bogdan jest chory teraz, także będą na pewno tutaj dzielnie zastępować te kolega i Marcelina z koleżanką, także widzimy piękne dziewczyny, to zawsze są mile widziane na takich imprezach, ale oddam głos może tutaj, nie wiem, Marcelinie czy koledze, żeby zachęcili, powiedzieli, z czym będą tam na swoim stoisku tutaj zachęcać hodowców. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Na samym początku chciałabym Państwa gorąco zaprosić do Katowic 14 kwietnia. Tak. Będzie tam nasze stoisko. Będziemy z karmami lotowymi i dla młodych, więc jeśli Państwo chcą tylko zobaczyć, porozmawiać z nami, gorąco zapraszam. Ale też będzie można kupić te karmy, tak, przede wszystkim. My tutaj tak zrobiliśmy, że to będzie praktycznie jedyne stoisko tylko, wyłączność niejako będą mieli tutaj Państwo z firmy Goldwings, panie, i będzie można u nich kupić karmy, zarówno takie w różnych też propozycjach cenowych, bo karmy macie tutaj bardzo dużą ofertę. Tutaj popatrzmy jeszcze, jest katalog bardzo ładnie wykonany. Około 60 jest rodzajów. Ale wiadomo, że na sezon to wiadomo, hodowcy będą się na początku tymi karmami, na pierwsze te loty, krótszy dystans interesować. Też będą tacy, co to jest bardzo ważne, takimi karmami nazwijmy to ekonomiczne, standardowe, ale też będzie masę innych karm. U Was jest łatwo kupować, bo tutaj może nie wiem, czy to jest zorganizowane. A jest, są właśnie. Wy rozróżniacie całą produkcję tutaj niejako workami. I najlepsza ta, które karmy lotowe, mieszanki, one mają po 25 kg, z tego co pamiętam, tak? 20. Po 20, przepraszam, a pozostałe lotówki po 20. A niektóre, reszta jest po 25 tak. kg. Ceny na pewno też są atrakcyjne. Zrobimy konkretną promocję. Tak, o tym będziemy informować, dostaniemy informacje tutaj od pani Marceliny, to na stronie u nas internetowej zamieścimy. Tutaj kolega będzie towarzyszył. Tak. No ale powiedzmy jeszcze inaczej, tutaj kolega się nam przedstawi. Mirosław. I niech się nazwiska przystaje, bo kolega, jak się tutaj dowiedziałam, jest aktywnie lotującym hodowcą tutaj. I teraz się zastanawiam, czy cię boi się przedstawić dlatego, że ma słabe wyniki, żeby nie pogrążać firmy swoimi wynikami, że... A korzysta z tych karm? Korzystam, na nich lecę. Ja jestem taki, można powiedzieć, dopiero początkujący hodowca. No, ale masz na miejscu tutaj pod ręką, czyli wiesz, jakie uwagi tam na punkcie wkładań mówią, bo hodowcy to jest oddziału, też korzystają z tych karm właśnie. A oddział to jaki macie? Andrychów? Andrychów, tak. 0400? Nie, to jest 017. 017. To jest chyba 017, no to taki ten niski numer. Także chętnie kupują tą karmę tutaj lokalni hodowcy, czy nie? Czy bardziej znajdziecie klientów dalej tam w Polsce? Chętnie. Właśnie coraz więcej ludzi z naszego nawet oddziału przerzuca się na nasze karmy. No my te karmy często, mówię, widzieliśmy u Maćka Wudzika w Kosakowie, tak jak mówiłem, u tych innych hodowców. Także zachęcamy. Tutaj Marcelina nam przygotowała tutaj parę próbek, my je pokażemy teraz. Jest to tak, rozpłodowa ekstra, lotowa maraton z czarną kukurydzą i to jest nowość w tym pokażmy sezonie. Pokażmy tą czarną kukurydzę, może tak pokaż 3-4 ziarenka, bo o, tak widzimy. O, tak. I lotowa split. I bordowa też jest kukurydza, tak jak patrzę, bo ostatnio było w tych różnych rodzajów karmach, gdzie byliśmy akurat u różnych producentów, widzieliśmy tą kukurydzę bordową. A teraz tutaj mamy jeszcze dodatkowo, widzę czarną, ale w każdej jednej, nie, tylko w tej nie ma czarnej pierwszej. Nie, a w tej pierwszej nie ma, w lotowej sprint i w lotowej maraton. Dobrze. I to są nowości, które w tym sezonie ukazały się w naszej ofercie. O tych nowościach, o wszystkich tych rzeczach będziemy mogli właśnie 14 kwietnia w hali Galerii Szypulisą, przepraszam, tam się spotkać, porozmawiać i tak jak powiedziała Marcelina, będą bardzo korzystne ceny, także hodowcy mogą się już przygotować bagażniki z samochodów, ewentualnie poumawiać się w sklepach, gdzie będzie można te karmy
później, w późniejszym terminie, podczas trwania już sezonu lotowego w nie zaopatrzyć. No kolega też pewnie się zaopatrzy, nie? No ja to nie mam problemu. Ty nie masz problemu, no dobrze. Ma na miejscu. Także zapraszamy, a jeszcze tutaj nim wyjedziemy, to zachęcamy wszystkich, bo będziemy za chwilkę nagrywać film pokazujący, jak wygląda cały cykl produkcyjny, jak wygląda mniej więcej linia technologiczna przy produkcji. O to słyszymy teraz, to za chwilę będziemy, tutaj nam kolega na pewno powie więcej o tym, jak wygląda, jakie są etapy poszczególne mieszania tych karm, worków i tych innych rzeczy. Także dziękujemy, workowania. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy. 14 kwietnia 2018 roku, Katowice, Galeria Szyb-Wilson. Do zobaczenia. Zapraszam na nasze stoisko. To na pewno z Twojego zaproszenia dużo osób skorzysta. Do zobaczenia.